Witam, witam. Dzisiaj rozłożę karty Tarota na 9 lutego. Jestem dzisiaj pierwszy raz na Facebooku. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Zaczynam dzisiaj od znaku ryby z kartami Mermaid Tarot. Te, tutaj pudełeczko, a tutaj talia. Tylko popasuję. Rybki. Rybki, 9 lutego. Co to jest? To jest środa. Aha, wyjaśnię. Maseczka jest dla zachowania anonimowości. Także nie myślcie sobie, że nie wiem, można pomyśleć, co zarazić się. No nie, to chodzi tylko o anonimowość, nic więcej. Chcę to zachować. Chcę wam przekazać karty, przekaz kart, ale chcę zachować tę swoją anonimowość. Ja, no, przynajmniej jak na razie. Jeszcze raz. Rybki, 9 lutego, środa. 9 lutego, środa dla rybek. Dla rybek. Momencik. Tylko zapiszę kolejność, bo robię w róży. To będzie rybka. Dobrze, parę rzeczy będzie dzisiaj na pewno powiedziane. Przepraszam za brak przygotowania. Karteczka już tutaj jest i czeka. Tak, karty potasowane na 9 lutego dla rybek, środa, jutrzejszy dzień. Dobrze. Sama rybka. Co jest z rybką? Sama rybka. No. By to od razu pokazywała, jak wyciągam. Sama rybka. Proszę bardzo. Cztery miecze. Praca. Może zobaczę. O! Praca wygląda całkiem dobrze. Samo poczucie rybki. Super. Super. Miłość. No. Królowa pentakli, single, no tutaj, no będę miała do powiedzenia coś więcej na ten temat, ale wyłożymy dalej, co jest ukryte przed rybką, 8 pentakli, no tutaj coś się niekoniecznie całkowicie super. I rada. Rada to jest 6 różdżek. Piękna też karta. Dobrze. Drugie rybki. To, co ja tutaj widzę, to sam znak jest w jakimś przestoju. Wygląda na to, że nie uwierzę wszystkie rybki. Chodzi o to, że jest to ogólne i proszę sobie to dopasować po prostu do siebie. Tutaj w tej karcie wygląda wszystko na to, że sama rybka ma gdzieś przestój i nie wie dokładnie, w którą stronę mogłaby teraz pójść. To jest takie wstrzymanie, ale też te wstrzymanie w działaniu
jest tymczasowe. Bardzo dużo ludzi może wspierać rybkę w jakichś przedsięwzięciach. Jeżeli to jest karta dnia, może to nie są jakieś wielkie przedsięwzięcia, albo taki po prostu leniwy dzień, gdzie po prostu rybka nie będzie miała na nic ochoty. To jest druga możliwość, że po prostu rybki będą leniwe, powiedzą: ja nie będę robił nic, będę jak rybka w wodzie, usiądę sobie na kanapę i wtedy się będę czuł jak ryba w wodzie. Tak, no ale wygląda właśnie na to, że albo po prostu będziecie nie mieli na coś całkowicie ochoty, żeby cokolwiek wykonywać, po prostu odpoczynek i odsuniecie się tymczasem od innych, po prostu żeby zregenerować swoje własne siły, lub będziecie myśleć nad podjęciem jakiejś ważnej decyzji. I to może być związane z miłością, bo tutaj karta na miłość pokazała się właśnie Królowa Pentakli. Tutaj jest w tej karcie znaczenie, że jeszcze musimy się czegoś nauczyć. Prawdopodobnie, więc możliwe, że to, co się zastanawiamy, może być związane z miłością, a wiadomo, miłości nie można się nauczyć z książki i wymaga to dużo myślenia. Także tutaj była karta na miłość, dlatego powiedziałam takie u, bo tutaj coś jest do przepracowania. Tutaj ewidentnie dla rybki jest coś do przepracowania. Jeżeli chodzi na pracę, no to rybka się bardzo super prezentuje w pracy. No taki pełny kielich, normalnie sam złoty kielich, ponad wypchany, pełno rybek pięknych pływa koło. No dobra, teraz nie opisuję karty, tylko mówię, co to znaczy. Ta karta oznacza powodzenie. Jeżeli będziemy się zastanawiać jutro po prostu nad morze, to też jest zastanawianie się nad tą kartą tutaj. Zastanawianie się nie tylko nad miłością, ale też nad jakąś rzeczą w pracy, po prostu o czym chcielibyśmy porozmawiać z szefostwem lub ze współpracownikami, zapytać o awans, poprosić. To jest karta dnia, więc ciężko jest też powiedzieć, czy to jest aż z takim wielkim czymś związane. Może to być po prostu nową rzecz, albo po prostu jakąś niewielką rzecz, którą chcemy po prostu poprosić szefostwo, aby się zgodzili. Także tutaj wygląda wszystko na to, że ma się wszystko ułożyć pozytywnie w pracy. Także bardzo dobrze to wygląda. Samopoczucie rybki. Samopoczucie rybki na jutrzejszy dzień to jest taka te wstrzymanie tutaj, co było wcześniej, wstrzymanie z połączeniem z takiej beztroski. Czyli wy będziecie mieli coś do zrobienia, ale zbytnio się nie będziecie tym przejmować. Zbytnio nie będziecie się tym przejmować. No może dlatego, że dzisiaj właśnie obejrzeliście też, czy jutro, jeżeli będziecie oglądać te nagranie i akurat po prostu, jak wiecie, że w pracy macie działać, to działacie. No i co robicie i się nie przejmujecie i działacie. Też tak może być. Także tutaj jest pozytywny wydźwięk tych kart. Z miłością, no może być różnie, tutaj nad czymś trzeba będzie się pozastanawiać. Trzeba zwrócić uwagę na miłość, jeżeli ją mamy, a jeżeli nie mamy miłości, no to zaraz będzie dla singli, to powiem dalej. Dalej jest właśnie dla singli karta. No i dla singli karta, co tutaj też w połączeniu właśnie z tą nauką ma do siebie, że żeby kogoś zaprosić do siebie i prawdopodobnie, jeżeli jest jakaś rybka, która jest po przejściach, to ma szansę poznać jakąś kobietę. I ta kobieta będzie wartościowa. Ta kobieta będzie wartościowa. Tylko musicie właśnie
pewne, spróbować wyciągnąć wnioski, doświadczenia, nie porywać się za szybko. Jeżeli spotkacie kogoś, to najpierw się zastanowić po prostu, czy to, jak powinienem podejść. Spokojnie, przemyśleć. A spokojnie, nie ucieknie. Tak, dla singli wygląda to właśnie w ten sposób, że albo spotkają swoją miłość, albo, ta karta też mówi, żeby po prostu otworzyć swoje serce. Otworzyć swoje serce, pokazać to, co mamy, i prędzej czy później to będzie miało swoje pozytywne skutki. Tylko trzeba otworzyć się. Otworzyć się na nowe osoby. Może jest ktoś, kto jest po przeżyciach bolesnych i może nie do końca chciałby się otwierać, ale tu jest rada, żeby właśnie się otworzyć, żeby się nie przejmować niepotrzebnie takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, co były. Jeżeli chodzi o co jest ukryte. Ukryte, co jest dla rybki. Dla rybki jutro jest ukryta jakaś sytuacja do przerobienia, za którą dostaniecie nagrodę. Jeżeli ktoś jutro poprosi was o coś, żebyście zadzwonili, no nie wiem, zadzwoni do was sąsiadka z dołu i zapyta się, czy moglibyście jej w niej zakupy albo jakąś paczkę, bo zamówiła, jeżeli jesteście młodsi, bardziej pełni wigoru. Więc tak, to jest rada, żeby przyjąć. Nie wiem do końca, o co tu może chodzić. Może ktoś przyjdzie, kto nie był wam wcześniej przyjazny, a nie będzie miał wyjścia, a przyjdzie o pomoc, się zapyta, wy pomożecie i się wszystko zmieni. Może będzie, że będzie pozytywna później wasza relacja. Ale wygląda na to, że ty jesteś właśnie taką osobą, gdzie ta osoba jest od ciebie dużo wyżej ustawiona, przynajmniej tak się prezentuje tutaj. Ktoś, kto może jest bardziej majętny, ale na pewno starszy. Na pewno starszy. Także rada. Kolejna rada. Bierz wszystko na siebie. W sensie rób wszystko z powerem, tak jak powinien, tak jak zawsze to rybka też ma do siebie, żeby robić, jak jest wrażliwa, i z taką wrażliwością też podchodzić do tych wszystkich sytuacji, czyli po prostu wziąć się za robotę, wykonać robotę i być z niej zadowolony, że się właśnie tą robotę wykonało. Będzie też tego podziw, jeżeli będziecie tak podchodzić do sytuacji, bo wy macie. Jeżeli chodzi o to, co będziecie musieli zrobić, to wy macie aspiracje, wy macie do tego predyspozycje. To nie jest pierwszy raz. Także warto. Warto, bo przyniesie wam to dużo korzyści. Dobrze. Także to było dla rybki. To było dla rybki. Jeszcze z przełożenia zobaczę kartę na cały dzisiejszy dzień. No to mamy tutaj króla kielichów. Taki sobie pan siedzi, stoi raczej, trzyma ten kielich i po prostu jest zadowolony z całego dnia. Także początek może być trudny z tą decyzją do podjęcia. To trzeba zwrócić uwagę na to. Ale wygląda na to, że pod koniec dnia będziecie mieli swoje, będziecie mieli po prostu swoje szczęście pod koniec dnia. Dobrze, to teraz jak zakończyłam, zakończam rybki.
Do następnego razu. Mam nadzieję, że będziecie odwiedzać mój kanał. To jest pierwszy raz. No mam nadzieję, że będzie warto. Dawno chciałam nagrywać, bardzo dawno chciałam nagrywać. Nie wiecie jak bardzo, ale w końcu mam na to też trochę czasu właśnie, żeby po prostu nagrać, bo to jednak nie są krótkie filmiki. Ale no tak, jesteśmy, to jest najważniejsze. I proszę, jeżeli obejrzycie, proszę dajcie chociaż łapkę w górę, żebym wiedziała, że ktoś to ogląda i żeby było wiadomo, że warto nagrywać po prostu kolejne filmiki, bo wiadomo, po co nagrywać, jeżeli nikt tego nie będzie oglądał, to szkoda by była, bardzo szkoda. Ja sobie teraz na chwileczkę przerwę, przepraszam. I jestem dalej. Jeszcze chodzi głównie o tę maseczkę, sobie troszeczkę spuszczę, bo to nie chodzi o nic innego, jak tylko teraz o oddychanie, że jest bardzo ciężko. Na pewno powiecie, no tak, dlaczego wtedy nie nagrywam samych kart? W takim razie, jeżeli nie chcę pokazywać twarzy, ale tu chodzi o to, że nie mam takiej możliwości, nie wiem jak, już myślałam kiedyś wcześniej właśnie jak to zrobić, żeby to po prostu miało tak ręce i nogi, żeby to nagrać jakoś z góry, ale nie wiem, jakbyście mieli jakieś pomysły, no to podeślijcie, jestem bardzo ciekawa jak można by było to jakoś zrobić, a jeżeli wam nie przeszkadza to, że mam maseczkę, no to fajnie też by było. No myślę, że jak będzie wszystko fajnie, może będzie kiedyś bez maseczki. Dobrze, następny znak dla środy 9 lutego to jest rak. Dla raczka. Raczek, nieboraczek. Jak to było? Chodzi raczek, nieboraczek. A jak gryzie będzie znaczek? Dobrze. Tasujemy. Raczek. Raczek na jutrzejszy dzień. Raczek na jutrzejszy dzień. 9. U, karty próbują się wyrywać. Na 9. Na 9 lutego. Dobrze. Może lepiej nie będę podśpiewywać, bo to mi nie wychodzi. Dobrze. Okej. 9 lutego. Dla raczka. To jest. Sam znak, świat, praca, tak nazywam poszukiwacz, samopoczucie, siedem mieczy, miłość, Król Mieczy. Single. Panocki. Panocki. Bo to raczej do mężczyzn. Proszę. Czarownica. No, uważajcie na siebie, bo ktoś tutaj na was czary rzuca. A, może miłosne. Bo to jest karta dla singli. To by było całkiem możliwe. Ale zaraz zobaczymy, jak będzie trzeba, to dołożę kartę. Co jest ukryte? Król Pentakli. Król Pentakli jest ukryty. Rada. Kolejny czarodziej. Kolejny czarodziej. The Magic. Magician. Przepraszam, muszę sobie poprawić. Sobie. Maseczka. Fuj. Przepraszam. Przepraszam. Dobrze. Dalej. Rad. I z przełożonka dla raczka. No dobrze. No to zaczynamy od początku dla znaku jest świat, czyli jakaś możliwość jest przed raczkiem, stoi otworem.
Jakoś macie być, jakąś możecie dostać propozycję. Propozycje, może być to nawet związana propozycja z pracą. Propozycja z pracą, a dla kobiet mogłoby to oznaczać nawet, to może być duże słowo jak na kartę dnia, ale dla niektórych kobiet, i to kobiet, które już są w stałych związkach i one mają poukładane już swoje życie z partnerem, z którym mieszkają, mogłoby to świadczyć o jakichś zaręczynach. Jakiś raczek może jutro dostanie pierścionek zaręczynowy. Jakby tak się wydarzyło i ktoś to akurat obejrzy, mam nadzieję, że to ta osoba akurat obejrzy, że dacie znać, jeżeli tak będzie. Byłoby przecudownie. Środa, 9 lutego. Jeżeli chodzi o pracę, no to wygląda też na sytuacja taka, że może być, że w pracy może zwolnić się jakieś stanowisko. W pracy może się zwolnić jakieś stanowisko. Może ktoś się okaże, że zachorował, to i po prostu będzie wolne, zwolni się jedno stanowisko, gdzie akurat będą szukać kogoś na te miejsce, ale musicie być czujni, bo to wy musicie ich zauważyć, że oni po prostu kogoś szukają. Więc to nie jest tak, że ktoś do was przyjdzie akurat, bo się zwolni stanowisko i że ktoś do was przyjdzie i będzie potrzebował, przyjdzie i zaproponuje wam awans, bo to zazwyczaj jest, przepraszam, o, momencik. To nie jest powiedziane, że ktoś przyjdzie i wam będzie proponował awans, tylko wy musicie na to zwracać bardziej uwagę. No i jest pytanie, czy zwrócicie na to uwagę. Bo miejcie szeroko po prostu otwarte. Jeżeli chodzi o samopoczucie, no to być może będziecie zdatni do tego, aby podjąć walkę. Podjąć walkę i to wygląda albo dla osób, które dostaną, zobaczą, że jest jakieś miejsce zwolnione w pracy i podejmą się tego zadania, bo to będzie może lepsza płatna praca, ale będzie ona też wymagała dużo więcej od was niż te poprzednie stanowisko. Więc jeżeli podejmiecie walkę, możecie na tym zyskać lepsze pieniążki. A jeżeli chodzi o podjęcie walki dla osób, które nie będą miały sytuacji z pracą związanej, tylko ze własnym życiem prywatnym, to tak jak powiedziałam też wcześniej o tej kobiecie, która być może dostanie pierścionek zaręczynowy w jutrzejszym dniu, to jest tak, jakby można powiedzieć. Jest się razem, to wszystko jest fajnie, pięknie, ale jak już przychodzi ten moment tych zaręczy, no to jednak musimy się zdecydować, czy chcemy, czy nie. I musi paść to tak lub nie. I to wygląda na to, że no co, no zgodzić się. Chyba dobrze się wszystko układa i mam nadzieję i tego życzę. Dobrze. Samopoczucie single i miłość. U singli mogłoby wyglądać tak, że nie chcecie podejmować żadnych działań w stosunku do pewnej osoby. Jesteście jakby zamrożeni na to. Nie zwracacie na tą osobę w ogóle uwagi, a ta osoba działa. Ta osoba działa i mogłaby rzucać na was uroki. A uroki to jest sprawa inna. To już nie jest, można powiedzieć, fair, bo fair to jest jak pójdziesz, powiesz, cześć, słuchaj, podobasz mi się, lubię cię, chodźmy na kawę. Tylko to jest być może takie próba spętania takiego bardziej energetycznego, to wygląda, czyli wysyłanie promieni miłości, które mogą również no właśnie tak spętać, mogą spętać po prostu człowieka, że jeżeli zauważycie, że od jutrzejszego na przykład dnia, bo to jest karta na jutro, dosyć poważne czytania na te karty dnia. Jeżeli zobaczycie, że
zaczynacie myśleć, bo to tak działa. Jeżeli zaczynacie myśleć o pewnej osobie i myślicie o niej często, coraz częściej zaczyna wam się ta osoba śnić, pojawiać się w bardzo różnych okolicznościach takiego typu, na przykład jak na Facebooku przewijacie i cały czas wam się wyświetla od tej osoby zdjęcia na przykład, gdzie tego wcześniej nie było, albo wyświetla się, że ta osoba to polubiła, albo wyświetla wam się, że cały czas, że tą osobę możecie znać, a w ogóle skąd się to bierze? No właśnie stąd, że ta osoba coś tam kombinuje. Jeżeli chodzi o co jest przed nami ukryte. Przed nami jest ukryte pewne działanie. Pewne działanie jakiegoś mężczyzny. Ten mężczyzna jest dosyć majętny. Nie wiem, do kogo to ma być. Ale ta osoba, muszę tu dołożyć kartę, czy ma pozytywne zamiary. Zostawię sobie kartę z przełożenia, którą wcześniej wykładałam. Czy to jest pozytywne? Jakie zamiary ma dla was ta osoba? Może chce dla was coś zaproponować, a może jakaś manipulacja? No, wyłożę kartę. Zobaczymy. Tu wygląda, jakby to była manipulacja, moi drodzy. Raczki. Niebo raczki. Uważajcie jutro na jakiegoś mężczyznę, który będzie majętny. Zwróćcie uwagę, weźcie po prostu na poprawkę. Nie mówię, że macie wszystko odrzucać, wszystkie propozycje, ale po prostu zwróćcie uwagę, jeżeli coś tam wam nie pogra do końca, a jesteście intuicyjnym też znakiem, no to lepiej byłoby się zastanowić. Jeżeli o to chodzi, to jutro nie podejmować żadnych decyzji odnośnie jakiegoś majątnego, starszego mężczyzny. Jeżeli chodzi o radę, rada dla was jest taka, aby afirmować pozytywne rzeczy dla was. Macie tutaj w jutrzejszym dniu troszeczkę właśnie takich emocji, jak właśnie podejmowanie decyzji, rzucanie prawdopodobnie zaklęć jakichś lub manipulacja. Jest dla was w radzie, aby myśleć pozytywnie, afirmować się, czyli jeżeli zaczynacie czuć, że zaczynacie czuć się gorzej, afirmujcie sobie, czuję się dobrze, zróbcie coś dla siebie, coś po prostu, co wam poprawi humor. To by było na tyle dla raczka, a jeszcze przepraszam bardzo, z przełożenia karta, którą odłożyłam z boku, two wands, czyli jeżeli posłuchacie się rady i zrobicie coś dla siebie dobrego, co was wyluzuje, no to będziecie się patrzeć na wszystko z boku. Jeżeli coś się będzie waliło, paliło, was to nie będzie dotyczyło. Dobrze, to tutaj teraz w tym filmiku będzie raczek i rybka, a w następnym kolejne znaki. A bardzo dziękuję za obejrzenie wszystkim raczkom i rybkom. Do zobaczenia. Ciao. Do następnego razu.